Dzień dobry, dobry wieczór. Jestem Jackare i prowadzę ciekawe życie. Nie tak wcale dawno, bo w lipcu, a może w czerwcu, założyłem do jednej z moich gitar polskie struny C-dur, które kiedyś tam wcześniej trochę kupiłem, jak się tylko pojawiła informacja o takich strunach. Nie omieszkałem złożyć wpisu na ten temat na naszej grupie, że zakładam takie struny. Gdzieś tam nawet nagrałem jakąś jazdę na tych strunach zupełnie na sucho, z dechy. Niektórzy, co bardziej życzliwi mi koledzy, komentowali to w ten sposób, że o, już właściciele z firmy stoją przed właśnie wielką loterią. Co powie tutaj Jackare, czy zaakceptuje struny, czy nie? Do tej pory mnie to bawi. Ale jakby profetycznie wyczuli temat. Otóż jak za chwilę zobaczycie, no w tym przypadku może to kwestia mojego kompletu, może to kwestia jakichś innych czynników, no ale niestety struny C-dur nie. Pięknie brzmią na sucho, z dechy, bardzo głośno, bardzo klarownie. Natomiast po podłączeniu gitary struna D gra dwukrotnie ciszej niż sąsiadujące, niż pozostałe. I teraz nigdy nie zauważyłem wcześniej w tej gitarze, żeby na innych strunach występowało takie zjawisko. Więc być może jest to jednak kwestia strun, bo zastanawiałem się przez chwilę, czy nie jest to kwestia przetwornika, ale tak jak powiedziałem, nigdy nie zaobserwowałem tego. Poza tym grałby tak jeden przetwornik, może dwa, ale nie wszystkie trzy. Na wszystkich trzech jest ten efekt. Struna gra ciszej. Więc podejrzewam, że jest to kwestia związana z samą struną, nie wiem, materiałowa czy jakaś. Wszystkie inne struny grają tak, że strunę D zagłuszają. Możecie się przekonać. Dziękuję, smacznego. Zaczniemy od jakiegoś prostego akordowego grania, gdzie w akordowym graniu na wszystkich strunach nie słychać tego specjalnie. Nadejszła wiekopomna chwila, struna po strunie, tu właśnie słychać tę różnicę. I to jest właśnie powód, dla którego zawsze wybieram eliksiry. Wszystkie struny w komplecie brzmią równo. Nie ma cichszych i głośniejszych. Dobranoc.